I trzecia gra finału Intel Extreme Masters World Championship właśnie się rozpoczyna. Ja oczywiście jestem Zed, a na naszych ekranach tym razem jest Moon jako czerwony zerg. W prawym górnym rogu mapy Blistering Sands, mapy bardzo fajnej dla zerga. Jego przeciwnik to oczywiście Ace, obaj gracze koreańscy, obaj gracze z przeciwnych horyzontów, można by tutaj powiedzieć, horyzontów zdarzeń. Jedną częścią tej czarnej dziury, o której właśnie mówimy, jest Moon, były Warcraftowiec, znany także jako piąta rasa Warcrafta 3. Grał Night Elfem, jeśli dobrze kojarzę. No widać to zresztą po jego ksywce. Ace tymczasem były Starcraftowiec. No i tutaj gra niebieskim Protosem. Tak jak już mówiłem. I na Blistering Sands. Na tej mapie, no cóż, zerg według mnie może czuć się bardziej komfortowo, ale widzimy już, że Ace rozpoczyna od tego samego, co robił w grze numer 2 na Lost Temple, czyli będzie zabudowywał swoje przejście, no i decydował się oczywiście tutaj na szybką ekspansję. Mam wrażenie, że będzie to tak jak w poprzedniej grze Forge Expand, będziemy mieli tutaj gdzieś Forge'a, zaraz później Gateway'a oraz Cybernetics Core, czyli te trzy budynki będą tutaj nam blokowały całe to przejście. Moon tymczasem myślę, że tak jak w poprzednich grach rozpocznie od pula, będzie to gaz, pól, dokładnie teraz ten gaz jest budowany, za chwilę zobaczymy tutaj pula, no i dopiero wtedy ta ekspansja zostanie wybudowana. Obaj gracze mają tutaj swoje style gry, mają swoje rozpoczęcia, te otwarcia, gambity można powiedzieć, StarCraftowe, podczas gdy oczywiście Ace decyduje się na denerwowanie swojego przeciwnika. Tak jak mówiłem, obaj gracze mają swoje otwarcia, będziemy jednak widzieć chyba tutaj najpierw Nexus, a dopiero później Forge'a, co jest także dosyć interesujące, ponieważ, chociaż nie, chwila, moment, tak, czy Ace? Nie, jednak będzie Forge. Troszeczkę tych minerałów się tutaj uzbierało. Moon tymczasem, jego pól jest już w połowie skończony. Na czym polega radość tutaj całej mapy, której w zasadzie większość nienawidzi? To, że mamy tutaj drugie wejście do skałek i w tym momencie Ace, zabudowawszy całkowicie swoje przejście, będzie mógł chociażby zniszczyć te skałki i wyjść tutaj tyłem swojej bazy, można by tak powiedzieć. Nie żeby Protoss ekstremalnie tego potrzebował, ale może się to przydać, podczas gdy tutaj ta zakanonowana część bazy będzie mu broniła ekspansji. No i w tym momencie oczywiście także Moon może zaatakować właśnie od tej strony, pomijając całkowicie te wszystkie ewentualne działka, które pewnie się tutaj pokażą, te wszystkie ewentualne blokady, jakie tutaj będą miały miejsce. Moon już decyduje się na Metabolic Boost, no i zaraz zapewne po zniszczeniu tej probówki zobaczymy tą ekspansję. Jak na razie 200 minerałów, pierwszy Queen jest już prawie zbudowany, nie jednak jest bardzo szybki, Roach Warden, więc chyba tak jak w poprzedniej grze, no widzimy tutaj naprawdę dziwną rozgrywkę, tak jak w poprzedniej grze Moon cały czas jedna baza, podczas gdy Ace jako Protoss, super szybka ekspansja i zaraz także zobaczymy, co będzie tutaj się działo. Ace za chwilę powinien rzucić tutaj bardzo szybkiego Cyber Score, dokładnie tak, musi tylko przesunąć probówkę, żeby ona zakończyła budowę z odpowiedniej strony, której trzeba. Nie widzi jeszcze w tym momencie Ace tej ekspansji i może się zastanawiać, co tutaj będzie na rzeczy, czy zobaczy tego Roach Warrena. Chyba nie zobaczył. A jest on już prawie skończony. Podwójny gaz z asymilatorów także może nam sugerować, że będzie tutaj za chwilę wybudowany chociażby starport, tak jak w poprzedniej grze. I za chwilę zobaczymy, czyżby Moon już decydował się na niszczenie skałek, za chwilę to także zobaczymy. Ace według mnie mógłby spokojnie, no cóż, wydać te pieniądze na chociażby jedno działko, czy może jakiś rodzaj obrony statycznej tutaj mniej więcej w tym miejscu, podczas gdy te skałki są już niszczone, już posiadają jedynie 1800 życia. Troszeczkę szybko to tutaj idzie w dół, no i Ace, zaraz zobaczymy, w jaki sposób odpowie na to bardzo mocne zagrożenie. Jednak One Gate, Stargate właśnie połączone z tą ekspansją, czyli ten Stargate będziemy tutaj widzieć może Void Ray'e, podczas gdy jak na razie ta Wylęgarnia nie buduje drugiego Queen'a. Roach Warren został jednakże już wybudowany, no i te pierwsze Roachiki, już te karakany wybiegają. I zaraz będziemy mogli dowiedzieć się, czy będzie decydował. Wow, chwila, moment. Ace buduje dosyć dużą liczbę fotokanonów, ale są one ustawione tak, jakby decydował się na obronę tej rampy, czyżby. Zaraz zobaczymy zresztą, ponieważ te skałki są już zniszczone i wygląda na to, że jakby Ace decydował się na obronę na rampie, czy w tym momencie chyba po prostu zdecyduje się na utratę
swojej głównej bazy i tak naprawdę nic tutaj w ogóle nie buduje. Nie ma tutaj żadnego innego budynku oprócz tego Nexusa i dwóch asymilatorów. Wszystko inne produkowane jest, budowane jest tutaj. W tym momencie te skałki za chwilę zostaną zniszczone. Czy będzie decydował się Moon na atakowanie od przodu? Zaraz to zobaczymy. Oczywiście wieżyczki na pewno będą w stanie strzelać w te karakany. No i zaraz chwila, moment. Nie! Wyskakuje tutaj swoimi zergingami w domaina swojego przeciwnika. Ace jest w naprawdę dosyć dużych tarapatach. Cztery działka znajdują się tutaj. Chciał jeszcze zaatakować z zerglingami, to byłby świetny pomysł, ale niestety jeden force field troszeczkę pokrzyżował mu plany. W tym momencie oczywiście ten Nexus jest atakowany. Co ma miejsce jednak w naturalu? Jest atak na jedną z wieżyczek. Jest tutaj także jeden Voidray. No i także tutaj ta druga wieżyczka jest atakowana. Za chwilę będzie także atakowana trzecia. I czy będzie w stanie Ace się obronić? Wygląda na to, że bezproblemowo, ponieważ spokojnie tutaj, gdyby nie ten Voidray jednakże... Gdyby nie ten Voidray, po zniszczeniu tej wieżyczki spokojnie Moon mógłby wypozycjonować się tutaj, zniszczyć Forge'a, może nawet dosięgnąłby do Cybernetics Core i w tym momencie sytuacja wyglądałaby naprawdę nieciekawie dla Ace'a, podczas gdy Moon, o tak jak mówiłem, wraca tutaj atakować te wszystkie jednostki, te wszystkie budynki. Nexus nie został jeszcze zniszczony, może zostanie uratowany, nie sądzę jednak, żeby miało to miejsce, podczas gdy tutaj troszeczkę tych zerglingów znajduje się, zaraz już jest na żółtym ten Nexus, za chwilę ten Forge także zostanie zniszczony. Czy ta wieżyczka została wybudowana? Dokładnie tak, w tym momencie zostanie ona wybudowana. Czy będzie pushował Moon, żeby tą wieżyczkę zniszczyć? Zaraz to zobaczymy. Nie, ona nie sięga, ona w ogóle nie sięga do karakanów i w tym momencie naprawdę wygląda to dosyć nieciekawie, także ten Cybernetics Core zostanie zniszczony, także ten Nexus zostanie zniszczony chyba za chwileczkę. Dokładnie tak, troszeczkę więcej tych zerglingów wpada tutaj, dwa budynki zniszczone, Ace pushuje do przodu, jest tutaj jedynie jeden Sentry, jeden Zealot, więcej wieżyczek jest produkowanych, no i mamy także drugiego Voidraya. W tym momencie eksploduje nam tutaj ten Nexus, także Moon zaekspował. Czy będziemy widzieli więcej Queenów? Jak na razie w ogóle więcej Queenów nie jest produkowanych. Myślę, że to jest dosyć duży błąd ze względu na to, gdyby chciał w tym momencie Ace zaatakować, no to dwoma Voidrayami, ponieważ tutaj ten drugi już został wybudowany, mógłby zadać troszeczkę dużo obrażeń. Może się właśnie w tym momencie okazać, że jednak ten atak będzie miał miejsce, podczas gdy Moon wpada tutaj swoimi zerglingami do bazy swojego przeciwnika. Chce chyba zniszczyć te dwa asymilatory. Czy wraca w żyrandolami? Nie, wygląda na to, że będzie starał się bronić tej ekspansji, która w ogóle nie posiada tutaj nic. Gdzie jest drugi Queen? To dopiero teraz został wybudowany i mamy cały czas tylko jeden ekstrakt. Tymczasem dwa żyrandole wpadają tutaj, żeby oświetlić troszeczkę zerga, no i zaraz zobaczymy, czy nie dostanie on tutaj jakiegoś oczopląsu. Moon tymczasem traci jednego ze swoich overlordów. Bardzo, bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Moona, który będzie musiał bronić się jedynie swoimi Queenami. Jest także denerwowana ta haczerka, stara się tutaj wyskoczyć, ale nie, już zostały naładowane te Voidraye i to jest naprawdę także bardzo zła sytuacja. W tym momencie jest jeden strzał od Queena, czy jeden z nich chociaż posiada tutaj na transfuzję jeszcze troszeczkę energii i w tym momencie ta transfuzja będzie mogła zostać użyta. Musi uciekać Queenami w tym momencie, jest lift, jedynie jeden Queen pozostał tutaj. Jest tutaj jednakże drugi, gdzie jest transfuzja, jest dokładnie na tej królówce, jest transfuzja. Troszeczkę tych Roachy zostało zniszczonych i w tym momencie wygląda to naprawdę bardzo źle. Moon traci kolejne overlordy. Dopiero teraz Evolution Chamber jest produkowany i wygląda na to, że Moon troszeczkę zaspał, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Jedynie dwa Queeny są na polu bitwy. Trzeci Queen jest produkowany. Czy jest tutaj także czwarty? Dokładnie tak. Czy będzie w stanie w ogóle tymi dwoma Queenami obronić się? Będzie podwójny liftoff? Zaraz to zobaczymy. Nie, jedynie jeden Queen został podniesiony, ale to jest więcej niż potrzeba, żeby zniszczyć wszystko, co posiada tutaj Moon jako obrona przeciwlotnicza. Kolejny Queen wyskakuje do przodu, jest budowany także Spore Crawler. Gdzie jest kolejny z tych Queenów? Są tutaj jeszcze dwa, ale w ogóle nie ma tutaj o niczym do powiedzenia Ace, podczas gdy te kolejne drony są niszczone. Są tutaj także kolejne Spore Crawler, jest lift. Czy Moon zrobi tutaj cokolwiek? Stoi tutaj swoimi zerglingami oraz jednym Roachem. Jest to absolutnie nie do ruszenia to, co posiada Ace w swoim naturalu. Moon GG poddaje partię. Wow. Po stracie swojego maina, w zasadzie oddaniu go, można powiedzieć, po oddaniu swojego maina, Ace wyskakuje swoimi Voidami do przodu i po prostu bierze tą grę w swoje protoskie ręce. No cóż, no, nie było tutaj w ogóle żadnej obrony przeciwlotniczej. Były o wiele za późne Queeny, było troszeczkę za dużo tych Feniksów, które były w stanie wszystko podnosić. No i te Voidraye były naładowane. No cóż, GG, Ace bardzo, bardzo ładnie zachował zimną krew. No Moon troszeczkę nie ogarnął właśnie, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Gdyby to zrobił, ta gra mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. 2-1 w tym momencie dla Protosa. No i my przechodzimy do gry numer 4.